Dzień dobry, kujawsko-pomorska szkoła to my. Mam nadzieję, że nie jesteście zdziwieni. E, ciekawy temat mam e, dla Was: Ziemie Polskie po powstaniu styczniowym. Jest z nami już Pan e, Profesor e, Milkiewicz. Dzień dobry, witam Panie Dzień dobry. Co tam się kryje pod tym tematem? A spróbujemy przyjrzeć się, jak zaborcy po upadku Powstania Styczniowego będą próbowali rozwiązać problem Polski, a więc przyjrzymy się procesom rosyfikacji, germanizacji oraz autonomii galicyjskiej. Drodzy maturzyści, zatem zapraszam do obejrzenia kolejnej lekcji, tak jak anonsowaliśmy, o sytuacji Polaków w trzech zaborach po 1864 roku, aż do wybuchu I wojny światowej. W podstawie programowej mamy taki punkt numer 5, charakterystyczny dla XIX wieku, zatytułowany Społeczeństwo Polskie w okresie zaborów w XIX wieku. No i ruszamy z kopyta, naturalnie, próbując wyjaśniać te niuanse i zawiłości. Polityk państw zaborczych wobec Polaków. No, oczywiście pierwsza ilustracja, która nam pokaże, o który zabór chodzi, no, nie mamy wątpliwości. Napisana Cyrylicą, właściwie no, tą zmodyfikowaną wersją w postaci Grażdanki, wskazuje na to, że najpierw zajmiemy się zaborem rosyjskim i zobaczymy, jakiego rodzaju politykę wobec Polaków po upadku Powstania Styczniowego prowadziło Imperium Rosyjskie. To mamy do czynienia z obwieszczeniem, obwieszczeniem, które wskazywało na konieczność posługiwania się językiem polskim w przestrzeni publicznej. A niestety taki nakaz pojawi się w zaborze rosyjskim, nie będzie on charakterystyczny tylko i wyłącznie dla zaboru pruskiego czy później e, państwa niemieckiego. No ale wchodźmy wobec tego w szczegóły. Bo jak wiemy, drodzy maturzyści, lanie wody, zwłaszcza na, e, w części. E, Związanej z napisaniem eseju maturalnego nie popłaca. Tu muszą pojawić się fakty, muszą pojawić się konkrety, zatem przyjrzyjmy się tym konkretom. Celem władz rosyjskich, które zresztą nie realizowane były na szczęście dla Polaków w sposób konsekwentny, było represjonowanie uczestników spisków tajnych działań wymierzonych przeciw dominacji rosyjskiej na ziemiach polskich, represje wobec uczestników. Albo sympatyków powstania styczniowego, a celem nadrzędnym było wynarodowienie ludności polskiej, więc uczynienie z Polaków w którymś kolejnym pokoleniu um, Rosjan. Ludzi, którzy będą posługiwali się językiem rosyjskim, ale również będą posiadali mentalność mieszkańców Imperium Rosyjskiego. Zatem jednym z elementów tej teleologii rosyjskiej było dążenie do Unicestwienia jakiejkolwiek odrębności Królestwa Polskiego przypominam, Kongresówki z Rosją, a więc unifikacja Królestwa Kongresowego. No i przyjrzyjmy się przykładom tej działalności. Rosjanie tradycyjnie po każdym polskim zrywie zbrojnym wprowadzali stan wojenny. Tak było również tym razem. Co to oznaczało? To oznaczało, że władze cywilne traciły kontrolę nad sytuacją, a ta sytuacja polityczna, ściganie sprawców przestępstw albo tych Polaków, którzy byli o to podejrzani, spoczywała na organach militarnych, a więc również i sądzie wojennym, który szybko, sprawnie z punktu widzenia oczywiście rosyjskiego sprawę załatwiał. Po 1874 roku zlikwidowano, wskazujący na tę odrębność, Urząd Namiestnika Królestwa. Zmarł wtedy ostatni namiestnik królestwa, a więc namiestnik cara, e, hrabia Teodor Berg. I w efekcie Rosja zdecydowała się nie czynić jakichkolwiek kroków, które upamiętniałyby tę właśnie odrębność i czyniły zeń jakiś oręż w walce, na przykład prawnej. Co jeszcze służyło unifikacji kongresówki z Rosją? Oto zlikwidowano jakiekolwiek formy, pozostałości instytucjonalne władz Królestwa Polskiego. Zlikwidowano Radę Stanu, Radę Administracyjną, a także komisje rządowe, a w ich miejsce wkroczyły agendy regionalne czy agendy lokalne, yy, znajdujące się na terenie Królestwa Polskiego, poszczególnych ministerstw z Petersburga. Co jeszcze, aby te kwestie uregulować i zarządzać nimi, administrować nimi, utworzono komitet urządzający w Królestwie Polskim, którego głównym zadaniem było przeprowadzenie procesu uwłaszczenia chłopów, ale zajmował się również kwestiami, które przed chwilą wypowiedzieliśmy. Przykładem likwidacji odrębności kongresówki była również likwidacja Banku Polskiego. Sama instytucja banku została uznana za kantor banku państwa, a więc Banku Rosji. I w efekcie ta samodzielność również w aspekcie finansowym, nawet symbolicznym, choć nie tylko, zniknęła. Wprowadzono nazewnictwo dwujęzyczne w miejscach publicznych. Za chwilę zerkniemy na przykład takiego nazewnictwa. Także można było tu, przebywając na terenie kongresówki, doznać jakiegoś wrażenia, że przebywamy w jakimś kraju, w którym funkcjonują dwa systemy nazewnicze. I wreszcie kwintesencją tych działań była zmiana nazwy Królestwa Polskiego na Kraj Nadwiślański. W języku rosyjskim Priwisliński, kraj, no, kraj nad Wisłą. A więc miało się to z pewnością kojarzyć kolejnym pokoleniom mieszkańców e, ziem polskich, kongresówki, e, no z jakimś obszarem geograficznym, a nie etnograficznym, czyli z Polską. I oto przykład napisów dwujęzycznych. Po lewej stronie ten sam tekst, napisany w języku rosyjskim. Po prawej taksa dla dorożek parokonnych w języku polskim. Tu widzimy. Mapę Królestwa Polskiego, ale ta mapa, czyli karta w języku rosyjskim, zatytułowana jest Kraj Nadwiślański, Prywistyńskawa Kraja. Więc widzimy zmianę nomenklatury. Oczywiście nadal używano także nazwy Królestwo Polskie, ale ta nazwa była preferowana przez rusyfikatorów. W zaborze rosyjskim również. Zmienił się układ administracyjny, a więc zwiększono z 5 do 10 liczbę guberni, na których stawali zawsze generał gubernatorzy, dysponujący pełną władzą, władzą cywilną, ale również władzą wojskową, czy policyjno-wojskową, więc posiadający ogromne uprawnienia, między m.in. dla pacyfikowania nastrojów niepokornych Polaków przejawem działalności represyjnej Rosjan na terenie Królestwa Polskiego było również zamknięcie Uniwersytetu Warszawskiego, który przypomnimy, został odtworzony w 1862 roku za sprawą Aleksandra Wielopolskiego, człowieka, który gotów był spróbować porozumieć się z Rosjanami pod nazwą szkoły głównej z językiem wykładowym polskim. W 1869 roku, jak widzicie, szkoła główna została zamknięta, a w jej miejsce utworzono Uniwersytet Warszawski, ale z językiem wykładowym rosyjskim, co w ewidentny sposób zmieniło charakter prowadzonych zajęć. Również język rosyjski zaczął być jedynym językiem urzędowym w różnych instytucjach państwowych czyli urzędach oraz sądach, a od 1869 roku również obowiązkowe stało się używanie języka rosyjskiego w szkołach. Symbolem tych zmian w edukacji, w zasadach edukacji szkolnej był kurator warszawskiego okręgu naukowego Aleksander Apuchtin, który przez 18 lat pełnił tę funkcję i Czasy jego rządów sterowania rosyjską oświatą na terenie Królestwa Polskiego noszą w historiografii nazwę Nocy Apuchtinowskiej. Marzeniem Apuchtina, jak sam stwierdzał, było to, aby w kolejnym pokoleniu dzieci były tulone do snu modlitwą matki, która będzie. Wyrażała tę modlitwę w języku rosyjskim. Znacie z pewnością i pamiętacie z istotnej lektury czasów chyba szkoły podstawowej, mianowicie z syzyfowych prac żeromskiego albo z, oczywiście ze szkoły gimnazjalnej naturalnie, A właśnie te wysiłki rusyfikatorów, którzy zamierzają doprowadzić do zmiany nie tylko formalnej, ale również mentalnej. Psychicznej czy psychologicznej e, młodych ludzi, więc prane są w ten sposób ich umysły, aby chcieli być gorliwymi i lojalnymi obywatelami Imperium Rosyjskiego. Przykładem działań podejmowanych w czasie Nocy Apuchtinowskiej, tego dosyć długiego, prawie dwudziestoletniego okresu rządów Apuchtina nad oświatą w kongresówce, są wspomnienia Jana Wołyńskiego. I proszę zobaczyć, co on napisał. Napisał bowiem bardzo, bardzo, no, wydaje się, charakterystyczne elementy rysu działań e, Rosjan wobec edukacji w kongresówce. Więc dzięki temu, że Putin przestał przyjmować Polaków na posady nauczycielskie, zaczyna w pewnym momencie te swoje wspomnienia Jan Wołyński, Oczywiście, siłą rzeczy, nauczycielami musieli być przede wszystkim Rosjanie. I to Rosjanie, którzy bardzo gorliwie, gorliwie próbowali bez refleksji wprowadzać rosyjskojęzyczny system edukacji, co nie zawsze przynosiło odpowiednie oczekiwane efekty. I w drugim akapicie bardzo wyraźnie wskazujemy na to, za Janem Wołyńskim, że surowo zabroniono czytania i posiadania polskich książek. A kontrola była tak ścisła, że przy odwiedzaniu stacji uczniowskich przetrząsano sienniki, kufry z rzeczami, czy tam nie było schowanych książek polskich. W razie znalezienia książek polskich zapisywano ucznia do dziennika kar. Gdy zaś u ucznia znaleziono książkę o treści politycznej, bezwarunkowo wydalano ucznia z gimnazji. W takim właśnie systemie, systemie, w którym wola władcy. Reprezentowana przez kadrę edukacyjną, prowadzone były te zajęcia, oznaczała próbę totalnego zdominowania, podporządkowania młodzieży władzom rosyjskim i, tak jak już wspomniałem wcześniej, uczynienia z nich porządnych obywateli Cesarstwa Rosyjskiego. Do, przykładem na tego rodzaju działalność, czy ewidentnym dowodem jest choćby właśnie Pokazywana tutaj reprodukcja, zdjęcie świadectwa szkolnego, jakiej Anny Kosteckiej. Zobaczcie, że wszystko to jako dokument urzędowy musiało zostać wydane, napisane w języku rosyjskim. Jeszcze jeden wróg pojawił się w Zaborze Rosyjskim, którego należało unicestwić albo podporządkować. I tą instytucją była instytucja kościołów, Kościoła katolickiego oraz. Kościoła unickiego. Kościół katolicki wyraźnie wspierał insurgentów styczniowych, dlatego też mógł spodziewać się kar w postaci konfiskaty majątku Kościoła katolickiego oraz kasaty zakonów. Z zakonów, które istniały na terenie Królestwa Polskiego, zlikwidowano ich aż 129, a 38 zostało tak wzbogaconych. Zakonnikami, czyli umieszczono tam większą liczbę zakonników, aby mogły one po prostu zakończyć swój żywot wtedy, kiedy umrze ostatni uczestnik takiego zgromadzenia zakonnego. Co jeszcze? Akta urodzin, ślubów i zgonów w parafiach musiały być prowadzone na terenie kongresówki w języku rosyjskim zlikwidowano na terenie kongresówki Kościół Unicki. Przypomnę, Kościół Unicki, czyli Kościół Grecko-Katolicki, to taka formuła porozumienia hierarchii kościelnej prawosławia z Kościołem katolickim, która została zwieńczona podpisaniem porozumienia w roku 1596. I oto Część ludności prawosławnej oraz hierarchii duchownej, naturalnie prawosławia, zamieszkujących tereny Rzeczypospolitej, tej pierwszej szlacheckiej Rzeczypospolitej, uznały zwierzchność papieża przy zachowaniu własnego rytu liturgicznego. Rosjanie zamierzali i robili to z wielkim uporem i bardzo brutalnie doprowadzić do sytuacji, w której ludność unicka będzie znowu częścią cerkwi prawosławnej. W efekcie, ostatecznie władze rosyjskie metodami administracyjnymi oraz terrorem doprowadziły do likwidacji grekokatolickiej diecezji chełmskiej. No i w efekcie formalnie, chociaż Kościoła unickiego na terenie kongresówki nie było. De facto, nadal członkowie tego wyznania w tajemnicy przed władzami rosyjskimi e, swoi, swój kult religijny celebrowali. I na ziemiach zabranych, na ziemiach wschodnich, na tych kresach wschodnich RP, czyli na Ukrainie, Białorusi czy na Litwie, Polacy w ogóle generalnie byli sekowani e, jako ludzie, którzy opierają się procesowi rosyfikacji. Co zatem idzie? Wystarczyło drobne podejrzenie, aby usunąć Polaka z urzędu, aby skonfiskować jego majątek, a w efekcie deportować go i jego rodzinę w głąb Rosji. W ten sposób udział procentowy Polaków na ziemiach zabranych bardzo szybko malał. I zobaczmy oto przykłady takich działań. Tu widzimy zdjęcie, które pokazuje nam grupę zakonników, którzy musieli zostać usunięci, czyli odeszli ze swojego konwentu w Piotrkowie Trybunalskim i przenieśli się do konwentu w Warcie. Więc widzimy to zjawisko komasacji, o której mówiliśmy. Nowicjaty dla kandydatów do grup zakonnych zostały zlikwidowane, a więc chodziło o to, że ci ostatnimi zakonnikami, ci ludzie będą ostatnimi zakonnikami na terenie Królestwa Polskiego, no i w efekcie zakony upadną. Oto inny klasyczny przykład działalności rosyjskiej wobec Kościoła polskiego, czyli kościoła przede wszystkim katolickiego. Myślę, że każdy z was, będąc w Warszawie, może rozpoznać to miejsce, znaczy, mógłby rozpoznać to miejsce, gdyby nie no, zmieniona wizualizacja tego budynku. Gdzie my się znajdujemy? Znajdujemy się przed pałacem Stanisława Staszica w Warszawie. Zwróćcie uwagę, że przed pałacem Znajduje się siedzący pomnik Mikołaja Kopernika. Ten pomnik miał pierwotnie stanąć w Toruniu, ale zawiłości związane z nowym podziałem ziem polskich na kongresie w Wiedniu sprawiły, że Stanisław Staszic zdecydował się na wystawienie tego pomnika jako jego główny sponsor, właśnie w Warszawie. W Toruniu powstał dopiero na początku drugiej połowy XIX wieku pomnik stojący, który do dzisiaj możemy oglądać. Zaprojektowane przez Teodora Tika. Ale abstrahując od tych dewagacji na temat Kopernika, chciałbym zwrócić uwagę, że ten pałac Staszyca wygląda, wyglądał zupełnie inaczej niż w pierwotnym założeniu architektonicznym. Zobaczmy, że wieńczy go taka cebulowata, cebulasta kopuła z krzyżem prawosławnym. Oto bowiem Rosjanie zamienili pałac Staszica na Budowlę obiekt sakralny, czyli cerkiew. Ale to oczywiście mały figiel w porównaniu z tym, co za chwilę zobaczymy. Kiedy Mikołaj II, ostatni car Rosji, przebywał w Warszawie, to wtedy z wielką pompą otwarto wielki, ogromnych rozmiarów budynek sakralny, czyli sobór świętego Aleksandra Newskiego. I zobaczcie, ta budowla nieistniejąca do dzisiaj została zniszczona. Niedługo po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku, ta wielka świątynia prawosławna miała być pokazem siły, pokazem mocy Imperium Rosyjskiego wobec przegranych, pokonanych Polaków. Ale nie tylko w stolicy tej, tego królestwa kongresowego, ale również na prowincji tego rodzaju ślady obecności Rosjan i dominacji prawosławia nad kościołem katolickim, były widoczne. Oto przykład z Kielc, no miasta prowincjonalnego, ale oczywiście siedziby guberni. No może nikogo nie dziwi, ale ta świątynia, ta cerkiew znajdowała się niedaleko kolegiaty kieleckiej, więc ważnego kościoła dla katolików w Kielcach. I wreszcie z naszego regionu popatrzmy, oto Rypin i cerkiew w Rypinie. Również sporych rozmiarów, pokazujące na to, że środowisko rosyjskich urzędników Żołnierzy chce bardzo wyznawać swoją religię w miejscu własnego kultu religijnego. Oczywiście też ideowo pokazujemy tutaj, my Rosjanie, że jesteśmy potężni, kogo się nie boimy, a Polacy no nie stanowią dla nas żadnego zagrożenia. I teraz docieramy do zaboru pruskiego, bo czas płynie nieubłaganie i ta nasza lekcja także, mam nadzieję, w szybkim tempie będzie dobiegać niedługo, Ku końcowi, a więc w zaborze pruskim. Władze Królestwa Pruskiego wykorzystały oczywiście klęskę Powstania Styczniowego, aby przykręcić śrubę germanizacyjną wobec Polaków. Ale ta śruba germanizacyjna została podkręcona przede wszystkim dopiero po zjednoczeniu Niemiec, oczywiście przypominamy sobie pod auspicjami Prus. I celem procesów germanizacyjnych, podobnie jak w przypadku zaboru rosyjskiego. Rosyfikacyjnych było wynarodowienie Polaków, a więc uczynienie z nich przyszłości Niemców. Temu celowi służyła między innymi polityka, polityka walki z odrębnościami, z czynnikami, które mogły rozsadzić spójność, jedność Cesarstwa Niemieckiego, tak to sobie wyobrażał Bismarck, a więc Kulturkampf, zwana również walką o kulturę, czyli próbą podporządkowania sobie katolików w Niemczech, ale również a, innych sił, ośrodków i narodowości, które mogły rozsadzać jedność cesarstwa. No więc na przykład Duńczyków czy Polaków. A że Polacy byli na terenie Wielkopolski przede wszystkim również w ogromnej większości katolikami, więc można by powiedzieć, że walka o kulturę, walka przeciw Kościołowi katolickiemu a, była również w dużej części walką skierowaną przeciw samym Polakom. Jednym z przykładów takiej działalności w ramach Kulturkampfu był kancel Paragraf, czyli ustawa skierowana, czy ustawa ambonowa, ustawa skierowana wobec duchownych kościoła katolickiego, która zakazywała krytyki władz w czasie nabożeństw, mszy, szykanowała księży, zmuszała ich do zdawania egzaminu ze znajomości kultury niemieckiej, i stąd najprawdopodobniej ta nazwa Kultura Kampf. Efektem tej działalności było aresztowanie bardzo indyferentnego wobec działań germanizacyjnych prusaków arcybiskupa Gniezna Mieczysława Ledukowskiego, który jednak właśnie na, na skutek działania tych przepisów Kultura Kampfu, zwłaszcza tej ustawy ambonowej, zdecydował się złożyć protest no i został uwięziony. Stał się wobec tego nolens volens męczennikiem za sprawę polską. Ostatecznie, przypominam, Kampf został zakończony klęską Bismarka i liberałów, którzy ten pomysł nieśli na, na swoich sztandarach i zakończyła się również sukcesem katolickiej partii Centrum. Więc zwróćmy uwagę na to, że sytuacja bardzo trudna zakończyła się Całkiem niezłym wynikiem i tak naprawdę umocnieniem polskości wbrew zamiarom organizatorów tej działalności. I to na ikonografiach, które przedstawiamy, widzimy Bismarka wymachującego toporem na lewo i prawo, przede wszystkim przeciw duchowieństwu katolickiemu. Widzimy Bismarka, który zmaga się z hydrą ultramontanizmu, takiego bardzo, bardzo. E, mocnego podporządkowania kościoła e, Sedes Apostolika, ale widzimy, że jedną z głów e, tej hydry stanowią Polacy między innymi. E, I widać działanie pan, Kancel Paragraf. Oto karykatura zatytułowana Mechaniczna Nowela do prawa kościelnego, która pokazuje nam Niemca, jakiegoś urzędnika, żandarma wojskowego, który. Posiada właśnie te możliwości ingerencji w działalność Kościoła Katolickiego. Po lewej stronie mamy duchownego potulnego, tolerowanego przez władze pruskie, niemieckie, po prawej natomiast duchownego, który wygłosił jakiś nieprzychylny tekst, no i widzimy, że kończy się to dla niego jedną wielką katastrofą, być może aresztowaniem, usunięciem z urzędu. I to karykatura, która pokazuje nam pójście, udanie się Bismarka do Kanosy, Niczym w 1077 roku cesarz Henryk IV zmuszony podporządkować się choćby na chwilę papieżowi Grzegorzowi VII. Tak, wizy, wizja oczywiście artystyczna. Bismarck również musiał porozumieć się z papieżem, no i, i widać, że zrobił to na warunkach, które raczej były na korzyść strony papieskiej katolickiej. I właśnie widzimy również tak, to jest ta partia centrum, partia katolicka, która może być siłą rozsadzającą rzeszę niemiecką, ale również przypominamy sojusznika Polaków. I w Zaborze Pruskim wprowadzano podobne zasady funkcjonowania jak w Zaborze Rosyjskim, czyli obowiązkowo należało używać języka niemieckiego w szkołach, urzędach i sądach. Zmieniono nazwę Księstwa Poznańskiego na prowincję Poznań a więc podobnie jak to w przypadku zaboru rosyjskiego. Ciekawym wydarzeniem, bardzo brutalnym wydarzeniem, pokazującym na możliwości techniczne, ale również tę, tę zadziorność państwa niemieckiego wobec Polaków były rugi pruskie, które doprowadziły do usunięcia z cesarstwa, ziem cesarstwa niemieckiego około 30 tysięcy Polaków, którzy byli pracownikami rolnymi najczęściej, za niewielkie pieniądze, bardzo opłacalnie zatrudnianymi przez niemieckich junkrów, ale właśnie dlatego, żeby pokazać, że państwo niemieckie reaguje, nie życzy sobie zbyt wielu Polaków na swoim terytorium, tych, którzy pochodzili z innych zaborów, a więc nie byli obywatelami Niemiec. No i właśnie zakończyło się to w taki sposób. I oto znowu kilka karykatur. Oto jedna z nich pokazuje zapędy niemieckich władz. Do zmuszenia Polaków do używania języka w imię w zasad jedności, prawa jednościowego Niemiec. A więc, mamy tu do czynienia z jakimś odpryskiem kultu akampfu. Zakładane, zakładane jest jakieś ograniczenie na, na usta Polaka w rogatywce. A oto przykład obrazu dzieła malarskiego Konstantego Górskiego, która, które pokazuje nam właśnie odejście Polaków z wioski, w której pracowali. Z pewnością również ku żalowi części ludności niemieckiej, która traci w ten sposób dobrych i tanich pracowników. Bardzo ważnym zadaniem, które postawiła, postawiły władze niemieckie przed Komisją Kolonizacyjną, był wykup polskich gospodarstw rolnych. I następnie ich dystrybucja, oczywiście nie za darmo, ale dystrybucja niemieckim osadnikom. Okazało się, że Polacy, posiadając na początku znacznie mniejsze środki finansowe, byli w stanie obronić się przed tymi zapędami Komisji Kolonizacyjnej i doprowadzili do innego zjawiska, zjawiska nieoczekiwanego przez władze niemieckie, mianowicie odpływu ludności niemieckojęzycznej do zachodniej części cesarstwa, przede wszystkim tam, gdzie rozwijał się Przemysłu, a więc do Zagłębia Rury czy Zagłębia Sary. I jeszcze jedna organizacja, która miała wykarczować polskość w mentalności mieszkańców Wielkopolski czy Pomorza Gdańskiego. Związek dla Popierania Niemczyzny na Kresach Wschodnich, zwany w skrócie ironicznie, sarkastycznie przez Polaków hakatą, od nazwisk liderów tej organizacji: Hansemana, Kenemana i Tidemana który głosił propagandę antypolską. I zwróćcie uwagę na to, że motto tej organizacji jest bardzo symptomatyczne. Stoicie naprzeciw najgroźniejszego, najbardziej fanatycznego wroga dla niemieckiej egzystencji, niemieckiego honoru oraz niemieckiej reputacji na całym świecie. Wobec Polaków. No i widać tutaj niewielkie właściwie działania Komisji Kolonizacyjnej na tej mapie. Zobaczmy, że dominują obszary, w których wykupiono ziemię od 5 do 15%. Niewiele. Oto plakat Hakaty z... Wypowiedzeniem Ottona von Bismarcka, że żadnej pięci ziemi na tych wschodnich terenach nikomu nie zostawimy. I nawiązanie oczywiście do działalności kolonizacyjnej rycerzy zakonu niemieckiego, zakonu krzyżackiego. I jeszcze jedna rzecz. Ustawa kagańcowa. W 1908 roku zakazano używania języków innych niż język niemiecki w czasie zebrań publicznych. I zobaczcie, że istniały oczywiście jakieś ograniczenia, ale one musiały być bardzo mocno rygorystycznie respektowane. Oto można było używać języka innego niż niemiecki, ale tylko tam, gdzie w wyniku każdorazowego ostatniego spisu ludności, ludność nieniemiecka, jak to w ustawie zapisano. Stanowi co najmniej 60% ogółu mieszkańców i trzeba było takie zebranie zgłosić władzy policyjnej na 72 godziny przed rozpoczęciem. Zobaczcie, jakie bariery. No i z tego widać, że Polakom nie żyło się tu rewelacyjnie dobrze. Oto młody Polak w potrzebie taki tytuł karykatury. Jeżeli modli się po Polsku, dostaje baty od nauczyciela niemieckiego. Jeżeli modli się po niemiecku, to ojciec daje mu plagę. A wreszcie, kiedy nie modli się wcale, to wtedy duchowny proboszcz będzie używał kary cielesnej. No i wreszcie ostatni zabór, zabór austriacki. I zobaczmy, tu sytuacja narodowa Polaków zupełnie inna. Zabór austriacki po klęskach Austrii w wojnach włoskich na terenie Italii oraz z Niemcami w 1866 roku oznaczała pojawienie się elementów autonomii. Co to oznaczało? Że obok władzy centralnej w Wiedniu funkcjonowała również władza autonomii galicyjskiej z galicyjskim Sejmem Krajowym na czele. Funkcjonowali polscy namiestnicy tego obszaru. Wszystko to było związane z uległością, z lojalnością konserwatystów, nie tylko krakowskich, jak tu napisałem, Stańczyków, ale również podolaków z Galicji Wschodniej, którzy. Wysłali taki właśnie adres, prośbę do cesarza, kończony tym, tą właśnie frazą: Przy Tobie, najjaśniejszy Panie, stoimy i stać chcemy. Więc totalna lojalność, podporządkowanie. No i właśnie dzięki temu można było uzyskać takie koncesje, jak te, które wymieniamy. Przede wszystkim polonizację urzędów szkół i sądów. Więc zobaczcie, zupełnie inna sytuacja niż w dwóch wcześniej omawianych zaborach. Sejm Krajowy podejmował istotne decyzje wewnętrzne dotyczące ekonomii, edukacji i kultury. Między innymi właśnie posiadał kontrolę nad systemem edukacji galicyjskiej. Bardzo silne było koło polskie, polska grupa parlamentarzystów w parlamencie wiedeńskim. No i wreszcie wielu polskich polityków stało się wybitnymi politykami tej austriackiej części monarchii austro-węgierskiej. Oto Alfred Potocki był premierem, Kazimierz Badenicz, a generał Głogowski-Junior byli ministrami spraw zagranicznych, a Julian Dunajewski przez 11 lat pełnił funkcję ministra skarbu nad Dunajem. No i widać tę różnicę. Oto na przykład w roku 1910 można było odsłonić z polskimi barwami narodowymi, jak widać pomnik grunwalski, pomnik grunwaldzki w Krakowie. Oto Polacy wyrzucani z Poznania, przez, czyli z Wielkopolski przez Bismarcka trafiają spokojnie do Galicji. Tu mogą działać, uczyć się, pracować. Ale pamiętajmy, że za to była duża cena do zapłacenia. Oto lojalizm, ewentualnie również postawa trójlojalistyczna Stańczyków, krakowskich konserwatystów, była tą właśnie ceną. Rezygnujemy z dążeń niepodległościowych i bądźmy posłuszni zaborcom, zwłaszcza zaborcy austriackiemu. I na koniec pytanie, czy zaborcy osiągnęli swoje cele? Odpowiedź może być tylko jedna, drodzy maturzyści. Nie, nie osiągnęli swoich celów. I przykładami na, na to jest choćby działalność pozytywistyczna, działalność w zakresie pracy organicznej czy pracy u podstaw w zaborze rosyjskim, choćby prowadzenie edukacji elementarnej na wsi czy tajne komplety, latające uniwersytet. W zaborze pruskim podobna sytuacja, ale pamiętajmy również o twórczości. Literackiej o symbolicznym oporze Michała Drzymały, czy wreszcie strajku szkolnym we wrześniu w 1901 roku, kiedy władze niemieckie zdecydowały również o tym, aby edukacja, e, nauka religii odbywała się w języku niemieckim na tym najniższym szczeblu szkół ludowych. No i właśnie widzimy odpowiedź na działania Hakaty Hakato Fora ze śląskiego dwora, czy upamiętnienie strajku szkolnego we wrześniu. I upamiętnienie w różnych innych wydarzeniach, bo ten strajk z wrześni stał się dopiero początkiem takiej działalności oporu wobec germanizacji, tu choćby na terenie Kociewia. I oczywiście znani twórcy, m.in. Konopnicka czy Sienkiewicz w swoich listach otwartych albo swojej twórczości literackiej pokazywali, że Polacy są tutaj strasznie. Tępieni, sekowani, męczeni, e, terroryzowani, stają się męczennikami w XX wieku, wieku, który ma być zupełnie nową jakością w życiu ludzi. Ale władze niemieckie, władze pruskie, naturalnie starają się postawić na swój. I ten oddźwięk w opinii publicznej, między innymi sprawy strajków wrześnińskiego, również za oceanem, w prasie francuskiej czy brytyjskiej, był całkiem spory, zwłaszcza we francuskiej, no co, co było oczywiste. Niemcy, Prusy, to również e, zaborca Alzacji i Lotaryngii, a nie tylko Wielkopolski. No i właśnie e, symboliczne zdjęcie pokazujące Drzymałę z jego nowym wozem, w którym zamieszkał, ośmieszając w ten sposób trochę, co nieco sztywne rygory prawa niemieckiego. I oto jego naśladowcy. Zobaczcie, że karykatura pokazuje, że ten wóz Michał Drzymały jest ostoją polskości i ostoją wolności. W tym wozie można czuć się Polakiem. No i wreszcie pojawienie się organizacji, które szerzą tężyznę fizyczną, ale również dbają o tężyznę ducha, czyli na przykład Towarzystwo Gimnastyczne Soku. W ten sposób widzimy, że próby germanizacji, rusyfikacji, podejmowane przez zaborców zakończyły się totalną katastrofą. I na tym możemy nasz temat zakończyć. Bardzo dziękuję.